Powiedziałeś w nim, że nitro może ci, cytuję, naskoczyć. O co chodzi w Twoim bifie z nitro? A może z bifem nitro, nitro i, tw i Twoim? Bo tak no naprawdę to chyba. On się tam tłumaczył, wiesz, jak on ogląda te konferencje, nie? Eee, eee. Zawsze, co doliczacie, na przykład w Ardenze doliczyliście do wyniku e, oglądalność też Nitra e, do wyniku tego Cage'a, ale i tak mnie nie porobił face-to-face Doncasio kontra Doncasio, e, i tak go nie przebił, a wiem, że mi nie wliczaliście do oglądalności, e, ale to mniejsza z tym. No i gdzieś tam, jak oglądał TFMA, Moje pierwsze spotkanie z Normanem Pałką to powiedział, ale kurwa norman mu na jebie, zobaczcie, jak mu na jebie. A potem się tłumaczył, no wiecie, każdy może mieć swoją opinię. Wiesz, przecież Mateusz Borek też powiedział, że Norman Pałka ujrzał Himalajów przy mnie, przy mnie, nie, gdzie ja jestem z Warsaw Shore. I okej, okay, on jakby subiektywną ocenę swoją dał, tak? Ale ten przecież powiedział z nienawiścią, jak taki kurwa typowy hejter. Ja na takich kurwa nitrozyniaków to mówiłem w dzieciństwie: mleko. Nie? To są takie kurwy blade, które słońca nie widziały i siedzą przed kąpem i hejtują. Nie? I on tak wygląda, nie? jak te kurwa dzieci z dzieciństwa, które kurwa wiesz, słońca nie widziały i przed klawiaturą. No i on powiedział tam z, z zawiścią, taką, że on mu, mu, mu najebie, że Norman Pałka mi najebie. A potem się tłumaczył, że on to wiesz. Może mieć swoje zdanie. No to nie jest zdanie, bo tak jak mówię, że Mateusz Borek powiedział, że uważa, że Norman nie zdeklasuje, ale to też mu udowodnię, tylko Mateusza akurat, akurat bardzo lubię, to tutaj był taka zawiść. Hej, tak jak ja wiem, że większość ludzi w ogóle w Fame ma i w ogóle w tym showbiznesie biznesie i yy, dookoła, to nawet jak mnie poklepują, to oni trzymają kciuki, żeby Don Casio kurwa przegrał, bo ich nowy kompleks w Polsce to jest Don Casio. Kompleks. bo jak można być tak pewnym siebie, kurwa, melanżować. Ja teraz co tydzień jestem na FMTV i co, co tydzień kurwa jest melanż gruby. War So short. Polecam. 23 działa. E, jest gruby melanż i kurwa wyjdę i 15 maja od razu z melanżu kurwa wyjdę i jebie pałkę. I to ich boli, że gościu, który se kurwa imprezuje, żyje pełnią życia, a oni nie mogą, bo oni tylko kurwa przed klawiaturą siedzą i tam stukają w tą klawiaturę. No i, no i to ich boli. I dlatego ja wyszedłem z inicjatywą, że mogę się założyć z nim, jak on jest taki pewny, bo on powiedział 30 sekund obstawia. 30 sekund, że Norman Pałka mnie znakautuje w 30 sekund. Więc ja wyszedłem z inicjatywą, skoro on jest taki pewny, to mówię, dawaj o 100 tysięcy. Przecież 100 tysięcy to nie jest, yy, wydaje mi się, że dla niego jakoś dużo, dla mnie również. Możemy postawić, kurwa, możemy nawet dać tobie, on chyba tobie ufa, nawet chyba macie lepszy kontakt niż kurwa ty ze mną, bo my to się widzimy tylko na kejczach, a wy tam chyba prywatnie. Yy, więc możemy dać tobie, ja tobie ufam, daję 100 tysięcy, on daje 100 tysięcy i kurwa dajesz po, 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 po walce z pałką wygranemu. I ja nawet wyszedłem na przekór i powiedziałem, że jak do końca piątej rundy mnie znokautuje, to i tak wygrywa te 100 tysięcy ode mnie. Czyli nie? 30 sekund. Czyli zakład jest aktualny? Jeżeli robi się zgodził na coś takiego? Jeżeli to... by się zgodził, no to ja to. od razu mogę, kurwa, wychodzę. No to wydaje mi się, że możemy, jeżeli ktoś jest chętny właśnie na jakąś e, małą. A on zamknął mordę, on zamknął mordę, potem już jak, jak usłyszał, że 100 tysięcy kurwa, to już się upsrał, już zaczął zmieniać zdanie, że no wiecie, ale no, no ja nie jestem pewny, bo to kas już wychodzi jednak do rynku, więc może stać się wszystko. No kurwa, a tego wcześniej nie wiedział, że ja wyjdę. No debil, totalny tam się pogubił. No i zresztą, no ale to, no, tutaj też powiedziałeś parę słów.